2 grudnia 2016 roku miała miejsce premiera gry pod tytułem Steep, czyli z wolnego tłumaczenia Stromy. Jest to jakżeż bardzo adekwatny przymiotnik określający to, co w tej grze będzie się działo. Gra wydana przez Ubisoft. Dotyczy ona symulatora w zasadzie sportów ekstremalnych zimowych, gdzie mamy cztery jakby tryby, czy cztery możliwości rozgrywania tej gry. Mamy snowboard, mamy narty, mamy wingsuit oraz mamy paralotnik. I te cztery przybory nam wystarczą, żebyśmy sobie pośmigali po górskich szczytach Alp, bo gra osadzona została w Alpach. No więc generalnie już wiemy, że będzie wysoko, no i stromo oczywiście, ponieważ te góry tym się charakteryzują, są one bardzo wysokie, jest tam szczyt Mont Blanc na przykład, także zapowiada się grubo. Ja tą grą się zajarałem. Dlaczego? Już mówię, dlatego, że jestem osobą, która była wychowana na Cool Bordersach. Były to trzy części gry Cool Borders. Wyszły już dawno, bardzo dawno temu nawet, bo 20 lat temu na PSX-a. I był to snowboard, były to Cool Bordersi, to była gra, gdzie się śmigało na desce snowboardowej. Bardzo w takim prymitywnym wydaniu, no wiadomo, z perspektywy lat, jak na to popatrzymy, no to tak by należało to określić, że jest to gra już archaiczna, tak, ale 20 lat temu na mnie wtedy to robiło ogromne wrażenie i byłem bardzo mocno zafascynowany tą tematyką zjazdów ze szczytów, robieniem jakichś wyskoków i trików. Później przegrałem oczywiście we wszystkie części Cool Bordersów, później nastąpiła era gry SSX, pewnie wielu z Was tą grę będzie kojarzyło. SSX SSX to również była gra traktująca o sportach zimowych, też był snowboard, też zjeżdżaliśmy ze szczytów, mieliśmy różne zawody w których braliśmy udział, robiliśmy triki, zdobywaliśmy punkty, odblokowywaliśmy różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc po Cool Bordersach później przyszedł czas na SSX. Najbardziej taką pamiętną częścią SSX-a był oczywiście On Tour, który jest mocno, powiedzmy, zbliżony do formuły rozgrywki tego, co będziemy mieli tutaj w Steep. A więc generalnie bierzemy udział w zawodach przygotowanych przez twórców. Mamy szereg oczywiście tutaj możliwości wyboru. Mamy zawody zestopniowane na łatwym, na średnim, na trudnym poziomie. Oczywiście każdą z czterech możliwości danego sprzętu, którym dysponujemy, to tak mamy poukładane zawody, tak? Mamy dotyczące i snowboarda, i nart, i wingsuita, i paralotni. Mamy również wyzwania stawiane przez graczy normalnie online, bo gra wymaga stałego dostępu do internetu i jest tak ustawiona, że mamy również obok siebie, obok tego single playera, mamy też i tą rozgrywkę sieciową, tak? Więc możemy brać udział zarówno w rozgrywkach tych dla pojedynczego gracza przygotowanych w zawodach przez programistów, jak i również przez stawianych wyzwań przez graczy gdzieś tam rozrzuconych po świecie, którzy sobie tam pykają online. Jest to spoko, sami oczywiście też w tej grze możemy tworzyć wyzwania i oczywiście inni gracze będą podejmować nasze wyzwanie, bić rekordy i na tym ta gra została jakby postawiona, ten single player, obok tej rozgrywki sieciowej i wyszło to bardzo dobrze i się to fajnie sprawdza. Ja na taką grę bardzo długo czekałem, jak się tylko pojawiła, to nie mogłem obok niej przejść obojętnie, ze względu na to, że zajarany z dawnych lat snowboardem, mówię, jak zobaczyłem tylko to, mówię, ja nareszcie jest, muszę to mieć, muszę w to zagrać. Kupiłem, pograłem, już parę ładnych godzin czaskałem w tej grze.
Co mogę powiedzieć, jest to gra idealna dla fanów takich sportów zimowych. Jeżeli lubisz snowboard i różną taką, jeżeli cię jara po prostu taki sport zimowy, ekstremalny, to spoko. Ta gra jest naprawdę, naprawdę dobra. Mało jest na necie informacji w ogóle na temat tej gry, jakieś takie zdawkowe są, nie ma żadnych recenzji, póki co jakieś wstępne oceny. Gra jest w miarę świeża, bo 4 dni temu tak naprawdę wyszła, dopiero miała swoją premierę, więc na razie gracze się zapoznają z tym tytułem tak naprawdę i jakieś oceny będą w późniejszym czasie się pojawiały. No moja taka oczywiście to jest prywatna recenzja tego. Grę mogę śmiało polecić. Aspekt tutaj graficzny tej gry może poruszymy, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. Jest on na takim poziomie, no powiedzmy jak na 8. generację konsol, średnim. Nie jest zły, nie jest jakiś wybitny, jest taki poprawny. Są czasami takie momenty, że naprawdę gra zachwyca jakimiś efektami świetlnymi. Mamy na przykład słońce takie gdzieś tam zachodzące czy wschodzące. Na szczytach gór, jak jesteśmy, to pięknie się prezentuje. Mamy daleką panoramę oczywiście, rozległe krajobrazy jakieś górskie, mamy drzewka, mamy ładnie iskrzący się śnieg, to tak potęguje taki efekt mrozu. Elegancko zaanimowane, furtające elementy naszego stroju. To zostało bardzo dobrze tutaj zrobione. Natomiast sama grafika w sobie nie powala, nie powiedziałbym, że jest zrobiona na nową generację. Trochę wygląda jak poprzednia generacja, taka jakby w wersji HD zremasterowanej, można powiedzieć. Tak bym to nazwał, tak to się prezentuje. Gra leci płynnie. Bardzo dobrą ma ścieżkę dźwiękową, idealne takie chillowe są tuny tutaj. Są też ostrzejsze, trochę takie rockowe rytmy. Także bardzo one są fajnie spasowane, jeżeli chodzi o taki no, nasz zjazd ze zbocza przy takiej eleganckiej muzyczce, albo taki spokojny, taki chill out pełen, albo takie ostrzejsze rytmy. Fajnie to zostało tutaj zaimplementowane. Gra się przyjemnie, chociaż gra na początku, po pierwszym odpaleniu, po pierwszych minutach wprowadza taki dość zamęt i chaos, ponieważ wrzuca nas od razu w, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć fabułę, bo tu jako takiej fabuły nie ma w tej grze, ale zostajemy rzuceni od razu w wir akcji, tak, nie pierniczy się z nami, cyk, startujemy, zdawkowe jakieś informacje, zrób to, zrób tamto, masz tu, masz to, masz tamto, opisy przycisków, to, sklep, tamto, siamto, trzeba się w tym trochę połapać, trochę czasu na to jest potrzebne, ale generalnie jest ok, im dłużej pogramy, tym bardziej nam ta gra powinna się spodobać, a przynajmniej tak było w moim przypadku, bo pierwsze zetknięcie z tą grą moje było takie dość zachowawcze. Mówię, o kurde, no nie wiem, czy to będzie dobry tytuł, tak może nie, ale pograłem już parę no naprawdę solidnych godzin w ten tytuł i stwierdzam, że jest coraz lepiej, coraz więcej się odkrywa tych nowych szczytów, nowe wyzwania, nowe jakieś rejony, nowe bazy mamy, nowe jakieś duperele, które możemy kupić w sklepie za kasę, którą zdobywamy, zdobywamy punkty doświadczenia, zdobywamy nowe levele naszej postaci, tak, mamy system upgrade'owania i levelowania i fajnie się to wszystko sprawdza. Jest to ciekawe, granie nudzi przede wszystkim, przynajmniej mnie, i daje to, co jest najważniejsze w tej grze, to co Ubisoft chyba chciało stworzyć, a co myślę, że udało im się stworzyć idealnie, to taka ogromna przestrzeń, taka, gdzie się po prostu poruszamy po niej i czujemy się po prostu no, panami świata, tak na szczytach tych gór, tam gdzieś wysoko, kilometrami nad poziomem morza sobie możemy śmigać na nartach, na desce, przelatujemy gdzieś na wingsuicie, lecimy na paralotni, obszar jest ogromny, naprawdę czasami widoki robią wrażenie, a sama gra jest... tak była stworzona, zaplanowana chyba, żeby taki właśnie tą otwartość świata pokazać i dynamizm tej akcji, którą tam w tej grze mamy również zawrzeć i to się sprawdza, jest naprawdę śmigamy czasami z taką prędkością, że ten pęd
czuć po prostu, wszystko tam zasuwa, lata, nasze stroje tam gdzieś furkoczą, jest naprawdę momentami pięknie, jest sporo rzeczy do roboty, sporo rzeczy do odkrycia. Także ja Was serdecznie zapraszam do zagrania w tą grę. To jest oczywiście gra tylko i wyłącznie dla osób, które, podkreślam, lubią taki symulator sportów. Jeżeli podobały Ci się z dawien dawna Cool Bordersi, czy SSX, czy jakieś snowboardy, to okej, okay, to będzie to dla Ciebie. Dla mnie jest ta gra jak najbardziej na plus, mi się to bardzo podoba. To tak samo jak z grami sportowymi, na przykład FIFA, czy Pro Evolution Soccer, czy NBA, NHL, który jest taśmowany przez EA już od kilkunastu czy dziesięciu już może lat. Na przykład mnie przypada do gustu, ja nie lubię tego typu sportowych gier, FIFA, PES i tak dalej, nie za bardzo mnie jarają, tak? Ja nie stwierdzę, że te gry są złe, bo mi się nie podobają, nie, bo to są bardzo dobre tytuły na pewno, bo zbierają wysokie oceny i z roku na rok są gdzieś tam ulepszane i to są na pewno świetne tytuły, ale mi się nie podobają, nie kupię i nie zagram nigdy w FIFA czy w PESa, natomiast w Steep jak najbardziej kupiłem, jestem zadowolony, gram, także podkreślam, jeżeli jarasz się takimi motywami, bierz śmiało, naprawdę gra jest zrobiona solidnie, tak, mimo że póki co nie ma jakichś konkretnych ocen na internecie, to myślę, że mogę Ci to polecić, no jeżeli mi zaufasz, no to chyba się na tym nie zawiedziesz, tytuł jest solidny i rzetelny, także dzięki za uwagę, że obejrzałeś, skomentuj i będzie dobrze, trzymaj się.